Dzień dobry, z tej strony Paweł Ostrowski. Witam wszystkich w kolejnym spotkaniu. O, proszę bardzo, tu potwierdzenie mojej tożsamości. Dokument identyfikacyjny, prawda? Zaświadczający to, że jestem artystą. No właśnie. Witam w kolejnym spotkaniu w ramach takich spotkań, cyklu spotkań, jakie nazwałem improwizacją werblową, bo będzie to też zestaw kilku ćwiczeń, które rozwijają sprawność improwizacji i umiejętność płynnego budowania różnych figur na werblu, no i później oczywiście też na całym zestawie. Tym razem inwersja rytmu, czyli coś, co bardzo mocno buduje naszą siatkę tajmową, ten nasz taki wewnętrzny zegar. Inwersja, czyli odwrócenie, można powiedzieć, taki negatyw rytmiczny, który budujemy i który wdrażamy w życie poprzez ćwiczenia. Ja to pokażę na schemacie bardzo podstawowym dzisiaj. Najpierw budując akcenty grane na i w takcie i później te akcenty uzupełnimy właśnie innymi dźwiękami, które ten rytm będą odwracać. Bardzo, tak jak powiedziałem już, rozwijające ćwiczenie timing, ale też zestawowo użyteczne. W kolejnej lekcji myślę, że pokażę to ćwiczenie na zestawie, jak rzeczywiście później korzystać z tych ćwiczeń inwersji, jak jest to rozwijające, chociaż na początku nieproste. Aczkolwiek dzisiejszy przykład będzie dosyć prosty w swej naturze, co wcale nie znaczy, że łatwy, ale można, tak jak mówię, rozwijać później już tę wiedzę i te techniki, no już na dużo trudniejszych przykładach, no innych już bardziej złożonych rytmów. Czyli mamy taki oto rytm, w którym akcent przypada na i w takcie. Czyli ósemki grane na raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Jest to na razie baza, na której zaraz popracujemy. Odpalam metronom. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i. A. Odruchowo już metronom sobie ustawiam na i, więc może tak klasycznie zacznę normalnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Raz i, trzy i, cztery i. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Ćwiczenie bazowe. No nic skomplikowanego, pod warunkiem oczywiście, że precyzyjnie wykonujemy te akcenty na i. Ale tak jak powiedziałem, inwersja będzie polegać na tym, że będziemy jakby pracować na negatywie, czyli nie skupiamy się, znaczy te akcenty są dla nas odnośnikiem, ale skupimy się głównie w tym ćwiczeniu na tym, co pomiędzy akcentem. Czyli no jakby obrazując to na przykładzie jakichś graficznych bohomazów, jeśli mamy jakieś wzniesienie i kolejne, jeszcze kolejne w takcie, cztery, tak jak tutaj te ósemki, no to skupiamy się na tych obszarach tutaj pomiędzy tymi, w cudzysłowie, budowlami. No więc możemy to zrobić na kilka sposobów. Najłatwiejszym będzie siatka ósemkowa. Czyli pierwszy sposób to myślenie ósemkami. No w tym wypadku uderzeniami pomiędzy tymi akcentami granymi na i będą oczywiście ósemki grane, czy w tym wypadku nie ma to znaczenia, mogą to być też ćwierćnuty, ale zapiszę to jako ósemki grane na miarę, czyli na raz, na dwa, na trzy i na cztery, bo rzecz jasna będzie to dopełnienie ósemkowe tych akcentów granych na i. Czyli skupiam się już po prostu na najprostszych ćwierćnutach, czy no tak jak zapisałem, ósemkach. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Znowu zagram bazę, dwa, 3, 4, raz i 2, i 3, 4, i raz i 2, i teraz jedynka, czyli raz, 3, 4, czyli gram to, co pomiędzy akcentami, no ale w sposób ósemkowy. Ćwiczenie, no myślę, że akurat jedynka jest bardzo intuicyjna i dość oczywista, natomiast no można to bardzo fajnie rozwinąć o inne wartości pozostałe, które nam przyjdą do głowy, a nie jest ich aż tak wiele z kolei do wyboru, czyli myślmy teraz szesnastkami. Jeśli podzielimy sobie pulsację na, czyli każdą ćwierćnutę na cztery szesnastki, no to oczywiście ta ósemka grana na i wcześniej będzie trzecią szesnastką w grupie. Trochę mi się dzisiaj stolik kołysze, bo jak to przy
w sobocie, nagrywam to w sobotę akurat, no różne rzeczy się lubią kołysać, zwłaszcza w sobotę wieczorem. Ale oczywiście, jak to często powtarzam, nie gram po alkoholu. Przed alkoholem też nie. Natomiast tak, jest to trzecia szesnastka, czyli ósemka, a więc dopełnieniem tych ósemek granych na i będzie układ dwie szesnastki na początku w grupie i czwarta z nich. Czyli innymi słowy szesnastka, ósemka i szesnastka, powtórzone oczywiście czterokrotnie, bo ten schemat jest przez cały takt taki sam, czyli przez cały takt gram na i ósemkami tą figurę bazową. A więc tutaj negatywem rytmu ósemkowego granego na i będzie właśnie taki schemat dwie szesnastki, czy tutaj pauza, albo inaczej szesnastka i ósemka i kolejna czwarta szesnastka. I to już bardzo fajnie nam odwraca właśnie całą rytmikę i też daje taką podstawę, bazę do późniejszych no, ciekawych zabiegów na zestawie, kiedy gramy w takiej pulsacji jak ósemki, a reszta dźwięków szesnastkowo dopełnia całość. Czyli znów zacznę od bazy. 3, 4. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy, cztery i teraz jeszcze dopiszę może tutaj, żeby było prościej, kolejność rąk, no taka najbardziej oczywista, wynikająca z naprzemiennego ruchu rąk, naprzemiennej pracy rąk, prawa, lewa, prawa, lewa. To będzie taka właśnie kolejność, prawa, lewa, lewa, prawa, lewa, lewa, no bo usuwamy trzecią szesnastkę, czyli ósemkę graną na i z tej grupy. Czyli pozostaje nam schemat prawa, lewa, przerwa i znowu lewa. Jeszcze raz baza i później dwójka. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i cztery. I raz i dwa i trzy i cztery. I raz i dwa. I teraz dwójka. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I znowu baza. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I znowu dwójka. Czyli wszystko poza tą ósemką na i. To ćwiczenie można jeszcze sobie skomplikować. Tak zresztą uczą między innymi w Berkeley w Ameryce. Licząc w taki sposób, jak teraz zagrałem. Czyli te szesnastki są wyliczane, natomiast gram ósemki. Czyli liczę, no w tym wypadku liczyłbym sobie raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No, trzy nie gram, czyli byłoby raz, dwa, cztery. Czyli spróbujmy to z liczeniem. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa. Raz, dwa, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Mam dosyć słabą dykcję mimo wszystko, ale spróbujmy jeszcze raz. Raz, dwa, cztery, raz, dwa, cztery. No, w języku angielskim jest to o tyle fajniej, że cztery jest jednosylabowe. W polskim jednak jest troszkę trudniej. Może spróbuję w obcym języku. One, two, three, four, one, two, three, four, one, two, 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 four, czyli wyliczam sobie taką figurę, która, raz jeszcze przypomnę, jest po prostu odwróceniem tego akcentu, myśląc szesnastkowo, czyli pełnymi szesnastkami. Dobrze, natomiast te akcenty na i mogę sobie jeszcze inaczej dopełniać i to jest też najciekawsze, że tak naprawdę no jest jeszcze więcej takich możliwości kombinacji. Oczywiście szesnastki mógłbym zagęścić do 32, no to byłoby już dosyć trudne na początku, zwłaszcza kiedy mam to nieograne, ale mógłbym też każdą jeszcze z nich podzielić na gęstszą i znowu zrobić dziurę, że tak powiem, na ósemkę lub tylko na tą 32 w tym określonym miejscu, ale to już pozostawiam w tym momencie gdzieś tam na uboczu, bo to, co chcę pokazać, to dopełnianie w sposób triolowy. Czyli myślę sobie triolką, żeby było też jakby tutaj logiczne i że tak powiem, żeby było to kompatybilne z tym ćwiczeniem, czy jak to się dzisiaj mówi ładnie, responsywne. To myślę triolą szesnastkową, czyli sekstolą, a więc
Każdą ćwierćnutę zamieniam na sekstole, w tym wypadku na 6 uderzeń triolowych, w związku z czym na i będzie przypadać mi czwarta triola, którą wykasowuję i mam układ następujący. Metrum oczywiście znów 4 czwarte, raz, dwa, trzy, pauza i jeszcze dwie triole na końcu. Taka oto grupa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I tu jest ta dziura właśnie, którą wcześniej grałem jako akcent na i. Bo to będzie właśnie miejsce na i w takcie. Tu są oczywiście dwie. Szóstka, raz, dwa, trzy, pauza, raz, dwa. I jeszcze jedna grupa, pauza, szesnastkowo, triolowa. No i tutaj już schemat oczywiście dowolny sobie mogę zbudować, czy no też rozwijać, na przykład zaczynając od naprzemiennych uderzeń. Prawa, lewa, prawa. Później byłaby lewa, ale jej nie gram. To znowu prawa, lewa. I znowu prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, prawa, lewa. Czyli w ten sposób, rozumując, no buduję schemat triolowy. Czyli mam znowu ósemkami licząc, zacznę od bazy, czyli raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i teraz uwaga, zagram pełne triole, czyli wszystkie sześć uderzeń w grupie. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery. A teraz gram właśnie trójkę, omijając to i. 3, 4. Znowu wyszła moja leworęczność, czyli to, że wygodniej mi jest to od lewej ręki jednak zagrać, czyli tak, ale no pokażę to jeszcze troszkę wolniej. Chodzi właśnie o tą zasadę, że znowu omijam to miejsce, które wcześniej akcentowałem. To się później, tak jak mówię, na zestawie fajnie wykorzystuje, bo na przykład buduję groove oparty na jakichś akcentach, a później wypełnienie czy rozwinięcie groove'u jest właśnie no, z zabudowaniem tej struktury pomiędzy akcentami. I taka świadomość no, nie tylko daje, jak już powiedzieliśmy sobie, większą kontrolę nad time'em, nad czasoprzestrzenią, ale też no, technicznie daje różne możliwości, które później już możemy w praktyczny sposób wykorzystać w graniu. Teraz to może troszeczkę w wolniejszym tempie, żeby to było bardziej czytelne. I, dwa, i najpierw podstawa. I, cztery, i, raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i, raz, i, dwa, i trójka, czy i, cztery, i, raz. Raz, dwa. Ciężko mi liczyć i grać. Czy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O. Więc fajnie sobie tak zamiennie grać bazę i później uzupełnienie. W każdej pulsacji, którą sobie no, rozpiszemy najpierw, a później wgramy, poczujemy dobrze właśnie, jak to się później ten rytm odwraca, jak to dopełnienie brzmi w stosunku do akcentu głównego. Ja to pokazuję na najprostszym przykładzie. Jeszcze będziemy sobie w kolejnych spotkaniach, jak zdrowie i COVID pozwoli, rozwijać te schematy już do trudniejszych, ciekawszych także dzięki temu, ale no, już tutaj widać, że jest to też no, takie fajne odwrócenie i troszkę inny sposób myślenia o rytmice, właśnie poprzez uzupełnienie później i zamienienie akcentu bazowego na to, co dopełnia. Możemy sobie oczywiście dalej gdzieś tam rozwijać nasz tok rozumowania, czyli na przykład tak jak grałem szesnastkami w sposób regularny, mogę zagrać to w systemie szaflowym, czyli szesnastki porozciągać do trioli, czyli zamiast zagrać czterech szesnastek, grać schemat szaflowy, czy inaczej mówiąc tutaj triolowo, usunąłbym środkową i tą środkową, po prostu uzyskałbym coś takiego.
Tutaj byłby szafelek, tu byłaby pauza jedna, szesnastkowa i druga, szesnastkowa, ale triolowa. Czyli taki, brzydko mówiąc, wykastrowany szafelek. Bo pozbawiony tej właśnie no, nutki na i akcentującej. Byłaby tylko trzecia nutka w drugiej grupie tej właśnie grupy, czyli licząc po trzy, było raz, trzy i trzy dopiero. I tak razy cztery, czyli w ten sposób bym zbudował takie właśnie uzupełnienie rytmu bazowego szaflowo. Pokażę to najpierw na pełnym szaflu, mam pełnego szafla. Raz i dwa i trzy. Teraz zagram bazę. Raz i dwa i trzy i cztery. I znowu pełnego szafla. A teraz to, co zapisałem pod czwórką. Trzy, trzy. I. Można znowu jeszcze iść dalej, jak to mówią, im dalej w las, tym więcej drzew i sobie dalej pokombinować, na przykład no już ambitnie zbudować schemat piątkowy, czyli kwintole. No tutaj już jest to schemat nieparzysty, więc tutaj tak na i dokładnie no, nie ulokujemy akcentu, ale możemy na przykład troszkę go przesunąć i potraktować ten akcent tak w cudzysłowie jako akcent na i też nie zagrać właśnie tej nutki, w tym wypadku czwartej nutki w kwintoli. Czyli no, jeśli gram na przykład sobie naprzemiennie, to gram prawa, lewa, prawa, lewa. I też razy cztery. Czyli piątkowo też jakby tutaj, tak jak mówię, no będzie to jednak troszkę przesunięte wobec takiego, tej bazy naszej na i, ale też jest to ćwiczenie, które jakby wynika troszeczkę przynajmniej logicznie z tych wcześniejszych, a no daje też jakieś fajne nowe rozwiązania. Tym sposobem możemy jeszcze pójść ambitniej i spróbować zrobić to samo w septymoli, w figurze jeszcze bardziej skomplikowanej. Na przykład zrobić to, skoro septymola ma 7, to po czterech zrobić pauzę, zrobić później po czterech uderzeniach i dopiero na kolejne 6 i 7 zagrać. Czyli będzie to znowu taki troszkę przesunięty z negatyw rytmu akcentowanego na i, ale jednak też no, kolejna wersja. Dobra, spróbujmy, najpierw spróbuję wykonać tą kwintolę. Czyli mam tak, normalnie zagram już sobie od lewej ręki, bo tak mi wygodniej, ale tutaj zgodnie z zapisem mam normalnie najpierw 5 uderzeń na każdą ćwierćnutę. A teraz pominę czwartą. Znowu pełna grupa i znowu bez czwartej. Skupienie. Jeszcze raz. I znowu mogę sobie pograć na zmianę. Te akcenty i 2 i 3 i 4 i tą wersję bez czwartej nutki w kwintoli. No z septymolą będzie pewnie jeszcze trudniej, no ale już skoro powiedziałem A, no to wypadałoby powiedzieć B. Czyli tutaj gdyby była prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, no to pomijam to, dam albo dobrze, żeby mi się nie odwróciło, to dam też prawa, lewa. Czyli spróbujmy najpierw septymolę całą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz akcenty na i, baza. Raz i dwa i znowu spróbuję septymolę bez piątego uderzenia. Jeszcze raz. Trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. A właśnie muszę ją sobie znowu pograć, żeby przypomnieć. Czyli trzy i cztery i. Septymola. I
i znowu na i, sama baza. Baza i znowu septymola. Oczywiście muszę to też grać i to jest, powiem Ci, najfajniejsze, że te ćwiczenia no, wymagają oczywiście i ode mnie koncentracji i uwagi i tego, żeby je później dopracowywać. Także myślę, że to jest kluczem, tworzyć rzeczy, których nie umiemy, a nie bazować tylko na tych, które umiemy. Nie umiemy, ale to jest wszystko oczywiście kwestia odpowiedniej ilości powtórzeń i to się fajnie ułoży. Natomiast oczywiście skupiłbym się na tych podstawach, które pokazywałem, czyli wychodzimy od ósemki, dopełniając w tym wypadku no, rytm grany na i. Później staramy się szesnastkowo to zrobić, triolowo, szafelek, ewentualnie piątka, to już będzie przesunięcie trochę tego akcentu, ewentualnie siódemka. Mam nadzieję, że bawiłeś się dobrze, bo ja całkiem nieźle. Zachęcam Cię do udziału właśnie w tych spotkaniach i cóż, bądź zdrów. Aha, no i link podany pod filmem w opisie pozwala pobrać materiały lekcyjne, bo takie też wysyłam. I też informuję o następnych lekcjach, także serdecznie zapraszam i dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.